Witamy, witamy, witamy. Dziś jesteśmy przed dzień planowanego wyjazdu na wystawki. Spakowaliśmy tutaj swoje towary, które zamierzamy ze sobą zabrać. Aryta opróżnia właśnie samochód. Dobra, co my zabieramy? Tutaj zabieramy szklanki z podwójnymi ściankami, takie szklane. Szklanki to szklane. Zegary. Co ty jeszcze tutaj zabierasz? Jakieś zamki dla kota, jakieś legowiska. Plecaki, to wszystko jest nowe. Tak, dokładnie, to wszystko jest nowe, nie? Piżamki, fajne takie plecaki. U plecaków jest dużo rodzajów. Co jeszcze jest? Piżamy? Piżamki tutaj, takie damskie. Wie? Aha, piżamy damskie i to wszystko jest nowe. No i zamierzamy sukienki. No, sukienki też weź. Ogólnie wszystko jest nowe. Tutaj są te legowiska dla kotów. Wszystko zamierzamy zabrać ze sobą na Carboot i zobaczyć, co z tego, ile z tego sprzedamy. No i będziecie oglądali odcinek z tego, jak nam to poszło. Zobaczymy, ile pieniędzy zarobimy. Może to się opłaca i może będziemy robić to częściej. Nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Może będzie fajnie. Ciężko powiedzieć. Żebyśmy wstali, bo sprawa jest taka, że trzeba być tam tak naprawdę idealnie, to że trzeba być tam przed godziną 6. Bo od 4:30 już ludzie zaczynają zjeżdżać się. Czyli jak będziemy na 6, to będziemy już tak naprawdę na ostatni gwizdek. No a my dzisiaj jeszcze chcemy skorzystać z weekendu, oglądamy coś tam w telewizorni, nie? Jakieś fejmy lub inne. No i wiadomo, jak nam pójdzie w stanie jutro rano, ale to, że nagrywam początek tego filmu, powinno nas bardziej zmotywować. Nie chcesz tego tak układać? Jak? Należąco? Należąco lepiej. Tak, nie wiem. Należąco, a na to postaw te szklanki i masz dużo miejsca zaoszczędzone, moim zdaniem. Zresztą zaraz zobaczysz, to będzie wychodziło, bo tu trochę tych rzeczy jest, a jeszcze musimy ze sobą wziąć dwójkę dzieci, więc łatwo nie będzie. Tak. No, tylko to do bagażnika, no, bo gdyby nie było dzieciaków, to można byłoby złożyć siedzenia i zrobić naprawdę takie pokaźne wyjście. O, tutaj teleskop jest taki, to też było w teleskop nie jest nowy chyba. Można go wystawić, wiesz, jako po prostu, nie wiem, to teleskop nie jest nowy. Te plecaki to jest fajne, bo to mieliśmy całą paletę plecaków i to są takie porządne plecaki. No. Z takimi wyżłobieniami i tak dalej. One tam idą, tylko że mamy ich tak dużo, że to po prostu te rzeczy... Poszło, no są na nie są po prostu takie fale, jak powiedzmy tam rok szkolny się zaczyna, no to idą, nie? Później przestają iść, później znowu w którymś momencie idą jak powalone. Co to jest? Bo ja już nie pamiętam. To jest też plecak. To jest też plecak? On jest taki inny. No, jest inny, nie ma co ukrywać, wygląda jak... taki... Pomogę arwać. Nie wiem, jak to się nazywa, ale taka ja pokażę. Bo ich chyba są dwa i ja jeden sobie zostawiłam, ale nie wiem, czy go kiedyś użyję. Widzisz, on jest taki... To nie jest jakiś do laptopów czy coś, nie? Nie, widzisz, on jest taki... Taki termo coś tam, nie? Taki jak na pizzy, jakiegoś Ubera to trzeba sprzedać. No. Trochę za mały, ale... Coś takiego, że jakby na piknik, no, że ma tą termo... Taki porządny, nie? Termookładzinę. Właśnie tam jeden zostawiłam, ale nie wiem, czy go tam sprzedać. Zobaczymy, ile z tych rzeczy sprzedamy. Oczywiście na koniec dnia wszystko podliczymy. No i zobaczymy, czy wyjdziemy na tym, na plusie czy na minusie. Sam wjazd kosztuje ile? 10 funtów. Na wystawkę, żeby się wystawić. Takim samochodem, a chyba busem troszeczkę więcej i tak dalej. Nie jesteśmy jeszcze pewni. Wszystko zobaczymy już jutro. Wszystko zobaczymy już jutro rano. No i co? My będziemy się zbierać tutaj z tym wszystkim. Co to jest? Ale jakieś kocyki, tak? To są sweterki. Wolę, a, sweterki. Sweterki damskie. Sweterki. Sweterki damskie. Jakbyście nie wiedzieli. To są sweterki damskie. Plecak. Wsadzaj to jeszcze, ten plecak. O, plecak jeszcze z taką trepką, to jest też... One wszystkie mają takie coś? Czy nie? Co? To wiszące? To nie, tylko taki piórnik, nie? No, taki piórnik. Fajne. Tylko ten ma. One są dosyć duże, ale naprawdę fajne. Fajne plecaki, jakbyś też chciała, to walcie, śmiało. Mamy ich sporo. W tej torbie co jest? A, te sukienki. Sukienki to są foremki. Te foremki kupiliśmy chyba 2 albo 3 lata temu, nie? I one tak, tam parę się z nich sprzedało. To są takie foremki okazjonalne, to są na jakieś święto, nie? Tak więc one nie idą. A, jeszcze mamy więcej rzeczy. Dzień dobry, kolejny dzień. Wstaliśmy troszeczkę za późno, jak widzicie. O tej godzinie mieliśmy tam być już na miejscu, ale Aleda zaspała, tak więc biorę powerbanka. Wszystko już chyba wzięte sobie w skórę, bo może być zimno. Jest rano, bardzo rano. Tak więc chyba lecimy już. Dobra, my już gotowi, ja na miejscu pasażera, dzisiaj Aryta kieruje. W ogóle właśnie zobaczyłem, że deszcz kropi. Tak więc, znaczy widziałeś, że deszcz kropi? Trzeba jest lekko... A?
Czy lekko pomoczona. Dobra, tak więc tutaj jest kasa na wstęp. Tak więc na samym początku. Na samym początku jesteśmy minus 10 funtów. Ale mamy jeszcze zamiar szybko odrobić. Dobra, widząc to, co wczoraj spakowaliśmy do samochodu, widzowie strzelają pod filmem sumę, jaką dzisiaj zarobimy. Pamiętajmy, że wliczamy to wszystko minus te 10 funtów i dopiero na koniec obliczamy sam zysk. Nie jakby ten obrót, w sensie nie obrót, no nie liczymy. Musimy odliczyć te 10 funtów od tego, co zarobimy. Tak więc strzelajcie pod filmem w komentarzu, zobaczymy, kto będzie najbliżej. 6.12. My jeszcze ile mamy? 6 minut. A, to masz nawigację. Tak. Teraz się zastanawiamy w ogóle, czy jeszcze nas wpuszczą tam, jako na stanowisko sprzedających. A się okaże. Już dojeżdżamy, mamy. Tak jak widać na nawigacji, tak więc zobaczymy za chwilę. Okaże się, czy wyjedziemy w ogóle jako sprzedający, czy już będziemy musieli być jako kupujący i... No, wszystko już rozłożone. Ja nie wiem, czy oni tędy nie wjeżdżali w ogóle, wiesz? Nie wiem, tak się wydaje. Dobra, zaraz. Musimy się połapać, o co chodzi, ale zobaczcie, ile jest samochodów. Mimo wczesnej godziny, to jest tego dużo. Coś czuję, że nie wjedziemy. Tam jest jakiś gościu, tak więc w uniformie, więc chyba da nam wjechać. Udało nam się, kurde, wjechać. Sorry. O 12 dopiero zamykają, tak? Tak, 12. Nie, mi się wydaje, że nie będziemy mogli stąd jechać nawet wcześniej niż 12. Za chwilę nas samochody to poblokują. Dobra, my musimy ten barłok rozpakować. Wiesz, Jakub, co chciałeś tutaj powiedzieć? Dzięki. No dobra, trudno. Dobra, pierwszy. Dobra, to rozpakowuję. Pierwszy raz to robimy, więc zobaczymy. Tutaj są nasze neony. Lekko kropi, czujesz? Nie wiem, gdzie chcesz to położyć. Sorry? No, nothing like that, no. And the phones or tablets? No, nothing like that, no. Pierwsi klienci są, tylko chcą kupić tego, czego my nie mamy. No i teoretycznie rozstawieni, ale to jeszcze do pieszcza. Jak? A miód jeszcze, no. Mieliśmy na razie jedną osobę zainteresowaną zegarem na ścianę tym dużym. Ale chyba cena skutecznie odstraszyła. Ale ta właśnie zarobiła pierwsze 2 funty. Jesteśmy tylko już 8 funtów na minusie. Najpierw trzeba się odkuć. Odsprzedaliśmy ogólnie te papiery ścierne, które tam tutaj widzicie. Ogólnie zaczyna coraz bardziej kropić. Wiktor? Ty nie lecisz samolotem. Dobra, my już kawka, czyli kolejne straty. Za ile zarobiłaś? 5 już, tak? 5, no właśnie. Jest dobrze. Ja mówiłem, że zarobił 200. Chyba przegrałem. Nie działa ci tablet, no bo zaraz ci podłączymy pod internet. Klienta. Właśnie mieliśmy klienta, który zabrał wszystkie papiery ścierne. Zaniosłem panu do samochodu. Sprzedaliśmy je za ile? Za dychę, tak? Wszystkie. A ja jeszcze rano tam chyba 3 pudełka dorzuciłam, bo miałam... A ile tego jeszcze mamy tych papierów ściernych? No oni najczęściej ludzie pytają. Fakt, że to jest 2 funty za pudełko, ale no zawsze... Bo ja tego na Vinted nie mogę sprzedać, bo to usunęli, bo to jest jako coś tam. No na Marka też to wystawiłam, ale to tego nie brał. I ty sprzedałaś jeszcze. Ty sprzedałaś jedno dla kotów za 7 funtów. Tak. Czyli ile mamy w tej dotychczas? Około 20 będziemy mieli, nie? No więc zwróciło już nam się. Jesteśmy gdzieś przy zerze, bo zwróciło nam się jedzenie. Czekaj, tam było 2, 3. Zaraz policzymy oczywiście, ale dobra, na razie taki mały update. Sprzedany jeden dla kotów, sprzedane wszystkie te dyski z papierem ściernym. 22 funty zarobione. Zaraz się odkuliśmy. Za co? Za wjazd.
Zawias się odkuliśmy. Dobra, czekamy dalej. I właśnie sprzedaliśmy jeszcze dla pani z Polski teleskop za piątkę. Za piątkę. No, tak więc powoli zaczynam tu coś ubywać. Dobra, jesteśmy tutaj... O której jest ta godzina? Jak tu jesteśmy? Jaki jest czas? Przyjechaliśmy tutaj po 6:00, to tak dobrze, nie? 20 po 7:00. To godzina jesteśmy? Godzina. No to godzina. Na razie jest 40 funtów już w skarbonce. Arleta liczy zyski. Właśnie przed chwilą sprzedaliśmy zegar za 15 funtów. Udało się sprzedać za tyle, ile wystawiony. I plecak za 8. Mhm. Czyli mniej więcej ile zarobiliśmy? Na razie jeszcze nie musisz... Dokładnie podać, tam podaj mniej więcej. Było 40 chyba 2 funty wcześniej, tak? To będzie 60? 60 będzie, no. Nie no, będzie ponad 60 funtów, dużo ponad 60, nawet bliżej 70 funtów. Tak więc bardzo dobrze idzie, bo mamy którą godzinę? Już patrzymy. Godzina 7:45, czyli jesteśmy tutaj półtorej godziny mniej więcej. Już jest taka sumka. W ogóle bardzo duże zainteresowanie, bo ludzie widzą miód, pytają o pszczoły i tak dalej. I to jest chyba największe zainteresowanie póki co. Już tutaj miałem dwie albo trzy osoby, które pytały o pszczoły w ogóle, nie? Reta właśnie podliczyła i jest ile? 68 funtów. A prezentujemy się troszeczkę słabo. Nie mamy stolików ani nic. Wszyscy mają stoliki dookoła. U nas to wygląda tak. Co mała? Co jeszcze? Co jeszcze sprzedałeś tego? Reta nie może sobie przypomnieć. Teleskop sprzedaliśmy za ile? Za 8 funtów. Tak? A Recie brakowało dziś 8 funtów. Wiedzieliśmy, że kasy jest 68 funtów, a Reta się nie mogła doliczyć, co sprzedała. Już wiemy. Tak wygląda nasza sprzedaż, dziecko począce. Dobra, tutaj nasz utarg póki co. Te 68 funtów jest już nieaktualne. There's a little bit here. No. Cały czas ktoś coś kupuje tak naprawdę, więc podejrzewam, że koło 8 dyszek. Trochę ceny pospuszczaliśmy. Rzeczy już troszeczkę znikają. Miedziki idą powoli. Ile sprzedaliśmy słoików? Miodu? No. Z 5 słoików miodu sprzedaliśmy, tak więc spoko. Jakbyśmy wzięli plastry miodu, to myślę, żeby było w ogóle tak genialnie z tym miodem. Z tymi lodami tylko wszystkich to myli, bo każdy myśli, że jest takie coś w środku. A to jest ten lód. Zegary poszły. Ile zegarów poszło? Dwa zegary poszły. Plecak poszedł jeden. Arlecie za 2 funty. Ale to taki inny niż ten. Za 2 funty, ale to nie zadowolona, że za tyle sprzedałem. Ale pani ubrana w strój ninja przyszła kupić, więc uległem. Tak więc zobaczymy, jaki będzie utarg na koniec dnia. Póki co czekamy. O, i Arlety bransoletki poszły, nie? Ktoś kupił. 2 bransoletki sprzedaliśmy za 50 pi. Byśmy najchętniej je wszystkie za 3 funty sprzedali już. Jak ktoś będzie, to tak zrobimy pewnie. Przy okazji to wypiliśmy już 4 kawy. Tam jeszcze Arleta pije. Dobrze, kibel nie jest płatny, bo byśmy zapłaciliśmy cały utarg za kibel. Ale go nie jest ładnie. Pogoda się już... No, termos z kawą trzeba brać ze sobą, bo to trzeba... To, co sprzedamy, to na no, kawę. Dokładnie. A to trzeba liczyć pieniądze. To jest ważne. Pogoda ładna. Ogólnie ta... Troszeczkę co chwilę kropi, ale... Ten wyjazd jest to dla nas nauka. Tak naprawdę. Musimy mieć taki stolik, jak tutaj sąsiedzi obok, taki rozkładany. Tylko, że jak jedziemy z dzieciakami, mamy tylko tyle miejsca. Nie za dużo. Robi się już ciepło. My sobie w bagażniku siedzimy, nie, Reta? Jak ci się podoba? Fajnie, nie? No, myślę, że będziemy robili to częściej. Tak, jakbyśmy dzieci gdzieś sprzedali... Nie mów tak, bo jeszcze nam zbonują film. Musimy się właśnie na drugi raz dzieci pozbyć, złożyć siedzenia i wtedy będzie całkiem dużo można zabrać. Wyłożyć się w samochodzie. No, ale takie siedzenie... Mamy chcieli jeszcze stoliki jakieś dobrać. No, to już wiemy. Tak, stolik, no to już musielibyśmy zrezygnować z bardzo wielu przedmiotów. Trzeba je po prostu może też wybierać. No, ale ogólnie to coś idzie. Coś tam zarobimy. Zobaczymy. Problem z Arletą jest taki, że właśnie kupiła to. Wygląda na to, że pojedziemy z większą ilością przedmiotów niż ją przywieźliśmy, a zaraz przyjdzie jeszcze Arleta z czymś jeszcze. Za chwilę wam pokażę. Podawać zieliwkę? Fajne? Fajne? Ogólnie co chwilę pada. Już było ładnie. I znowu. Nasza lista się trochę zatrzymała. A, te... No właśnie, szklanki się nie sprzedały, co jest zaskakujące. Reta i miodu nie dopisałaś, by się sprzedał. Chodź, że jestem w szoku, że szklanki ani jeden nie poszedł. Za piątkę właśnie sprzedał się miód. Tak więc już tam mamy jakąś sumę. Będziemy to później liczyć.
Areta w ogóle wpadła na pomysł, bo Liwka na to wsiadła i już nie chce się tym bawić. Areta mu, bo kupiła to za funta, jak ktoś powiedziała, żebym to tutaj zostawił. Jak ktoś będzie chciał kupić za 2 funty, to mam sprzedać. Masakra. Jaka złotuma. Robert tylko tutaj schowała, nie ma powietrza w dwóch kołach. Ale kazała go nie sprzedawać. Robert też został kupiony. Tak, Robert został kupiony za funciaka. Jeszcze go wam pokażę, tak wygląda. To do Wiktora. Yes. Ale to właśnie poszła jeszcze na zakupy. Mam nadzieję, że już nic nie przyniesie. Na tym miodzie stanęło na razie, no i tak stoimy. Zobaczymy. Chciałbym, żeby to wszystko zniknęło, ale raczej nie ma już szans, bo godzina jest 9:27, tak więc jeszcze 2 godziny. Dobra. Nasza brudna strzała sobie tutaj stoi. Rower, nie wiem, go spakujemy. Jak coś sprzedałaś, coś czy nic? Aha. Czyli póki co zastój, na miodzie się zatrzymało. Wiktor, jak ci się podoba? Podoba ci się piknik? Tak? Dobrze, ci się podoba. Na razie stoimy tak, jak staliśmy. Zegary zostały jeszcze 2. Mam nadzieję, że sprzedamy je wszystkie. 2 godziny zostały, więc nie za wiele czasu. Ja się teraz przejdę. I nagram odcinek, Areta z... Zrobię kółeczko, nie? Dobra, my jesteśmy już... Ja jestem po obchodzie, Areta też jest po obchodzie. Areta, jak idzie sprzedaż? Co sprzedałaś od tego czasu, jakby nie było? Piżamkę sprzedałaś, sprzedałaś zegarek, mówiłaś, tak? Pokaż nam listę, jak wygląda. Zapisujesz wszystko cały czas, tak? Tak, właśnie muszę jeszcze dopisać. O, widzę, że to już jest ta suma, tak? Mhm. Czyli mieliśmy 9,95,50 i to już jest doliczone, czy nie? To jest jeszcze niedoliczone, czyli 100 ponad pęknie. Oczywiście nie jest to cały budark, trzeba odliczyć dyszkę, no i trzeba byłoby odliczyć, za ile te przedmioty kupiliśmy, ale my tylko dzisiaj podsumujemy, ile po prostu mieliśmy tutaj jakby obrotu. A nie jesteśmy już teraz w stanie... ale dokładnie, no wygląda na to, że po prostu możecie tutaj spokojnie zarobić... Spodnie, bo każdy patrzy, ja mam jeden rozmiar tych spodni. Z czego? Spodni? Spodni. No. Każdy patrzy i za duże, nie? No. Bo ja mam no, chyba właśnie. Nie z 3 selki tam. No właśnie, duże mamy te spodnie, to jest jeden rodzaj, już wam pokazywaliśmy je na kanale i jeszcze zostało bardzo dużo. 180 kompletów było, nie? Tak więc to będzie szło długi czas. Też nie wszędzie go sprzedajemy, musielibyśmy się bardziej przyłożyć. Co teraz, policzyłaś wszystko już? 113. Tak więc mamy już 113 funtów. 113,50. Całkiem spoko. Zobaczymy, ile będzie na koniec dnia, to już myślę, że już to wiele, wiele więcej nie będzie. Ja liczyłem na to, że jak będzie 200, to wtedy jest zajebiście i wręcz powinno być to... Ja bym to posprzedawał, no. Wręcz powinien to być taki etat. No, to pójdzie, no, jest 10, ile? 10, ale już ludzie się ostro zwijają, ja się myślę, że parę rzeczy sprzedaż. Jakby były 200, to normalnie można to traktować jako taką pracę na pół etatu, nie? No bo jak jesteś... wieszaki, to te sukienki bardziej bym to wywiesiła. No właśnie, ale do następnego przygotujemy się bardziej. Tutaj Areta ma sukienki, które leżą i ludzie tego nie widzą, a ludzie kupują jednak oczami i z daleka muszą zobaczyć, że coś wisi. A tutaj... A, faj. No, tutaj pani pyta, sprzedajemy wszystko już tak, wszystko jest podliczone. Jedne rzeczy drożej, drugie taniej, zależy kto przyszedł, jak się targował tak naprawdę, nie? Bo jak ktoś się targuje, to dostanie to tanio, bo my tego chcemy się po prostu pozbyć i z jak najmniejszą liczbą rzeczy wrócić, ale i tak samochód będzie mocno zapakowany, nie? No zobaczymy, no do 200 raczej nie przebijemy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie ma szans, nie? Nie ma szans, myślę, że to jeszcze parę przedmiotów sprzedamy i to będzie maksymalnie wszystko, co się uda nam zrobić, ale i tak to jest zadowalające, bo można powiedzieć, że za... To jeszcze na koniec podliczymy, bo nie wiemy, ile tego wyszło, ale no maksymalnie tutaj w 6 godzin będziemy maksymalnie, nie? Do 12 to już będzie taki absolutny max, jak tutaj będziemy. I zobaczymy, jaka wyjdzie, ile wyjdzie na godzinę. Oczywiście, wiesz, paliwo i tak dalej, no ale tutaj powiedzmy, że mamy blisko jakieś 15 minut, więc nie jest tak źle. Areta właśnie goni następną rzecz. Ktoś pyta o światełka. No i zobaczymy, czy chłopak kupi, czy nie. Właśnie problem z tą rzeczą jest taki, że na pudełku mamy napis. O, pani każe myśli, że to jest taki napis, a tutaj jest z tyłu tylko ten lód. Dziwny design, nie? Tego pudełka. No, to już mówiłem, ale bardzo dziwnie to jest zrobione i tak cały czas się powtarza, bo co chwilę ktoś o to... Co chwilę ktoś przychodzi i o to pyta, bo na pudełku jest... No, opowiem by było lepsze, nie? No, opowiem by było lepsze, by było bardziej chodliwe. Lód, komu jest potrzebny lód na pudełku? Nie? Taki świecący.
to się taki napotyka, jakby to był taki lód, wiesz, jakiś taki z kukami, chociaż taki, wiesz, rożek. No, to też by no, było fajniejsze, a nie no, taki napotyku. No, takie dziwne to jest zrobione. Sąsiedzi się zwijają, spogadaliśmy z tymi sąsiadami, o, ci tutaj za nami już całkiem zwinięci. Ze wszystkimi pogadaliśmy. I tyle, nowe znajomości. Nowa przygoda, parę znajomych twarzy. Mam ci wysłać na zapę, tą grupę nie chcą. Ale co wysłałaś? Zdjęcie, takie palenisko było, wiesz? Takie o. Aha, i za ile było? Za dychę. A ile jest w sklepie? No to mam za 30, nie? Za 30, no to spoko, nie? By była cena. No, te palenisko średnio potrzebne. Pamiętaj, no, że już pogoda się kończy. Bo możeśmy tak chcieli, nie? Pogoda się kończy, no, mieliśmy, ale to było wcześniej jeszcze, zanim mieliśmy plany. Inne trochę. No, i tak w sumie myślę, a kolejna rzecz, to wiesz. No. No i jeszcze kolejna rzecz tutaj. Przez chwilę, nie? No i musimy ją zawieźć z powrotem do domu. Oliwka nam śpi tutaj za samochodem. A dzisiaj z Arletą zastanawiamy, że zegary poszły lepiej niż szklanki. Obstawialiśmy, że szklanki będą szły lepiej, bo o wiele szybciej się sprzedawały na internecie, nie? A tutaj nam nie poszła jeszcze ani jeden, nie poszedł ani jeden komplet szklanek, a zegarów został ostatni. A sprzedaliśmy ich ile? Trzy, tak? Już sprzedałaś? Chyba trzy sprzedaliśmy, no, tak więc spoko. Już ludzie znikają, tutaj obok sąsiedzi się całkowicie zwinęli. Ci obok jeszcze są, ale to już niedługo. My jeszcze myślę, że zostaniemy z pół godziny. No i myślę, że to już będzie kwestia jednego, dwóch, trzech sprzedanych przedmiotów. Wiktorem loda mógł kupić. O właśnie, możemy iść Wiktorowi loda kupić, no. Zostaw tableta. Idziemy na loda, tak? Zanim pan odjedzie, idziemy, no. Daj rączkę i lecimy na loda, tak? Lód jest... Nie wiem, gdzie jest lód. Ej, nie ma lodów. Ale żeśmy cię załatwili. Tu nie ma lodów. Wiktor, nie ma lodów. Ale jaja. Będziemy musieli gdzieś indziej kupić. Zapomniałem, przecież tam nie ma budki, wiesz? Normalnie tam jest budka. A teraz jej nie widzę. Chodź, idziemy do mamy. Fałszywy alarm, ale kupimy ci gdzieś po drodze, obiecuję. Dobra? Ale tak, gdzie ma kupić te lody? No nie. A może nie ma? Nie, nie ma, tej budki nie ma. Jest tylko tamten van z jedzeniem, który jest gdzieś tam. I tak naprawdę nie ma nic więcej. No trudno, nie będzie. Więcej zarobionych pieniędzy przynajmniej. Wiktor, nie, więcej zarobionych pieniędzy. Musisz się obejść smakiem, wiesz? Nie no, chcemy ci kupić, ale po prostu nie ma. Kupimy, jak będziemy wracać. Czyli wynika z tego, że najlepiej sprzedawały się rzeczy na samym początku, nie? Ludzie po prostu wparowali i wtedy kupowali naprawdę dosyć intensywnie i później zaczęło troszeczkę zwalniać i zwalniać. No i teraz to już tak naprawdę zwolniło. Teraz to już tak zwolniło, że zobaczcie, tutaj jest więcej sprzedających niż kupujących, to już są ostatki. Więcej sprzedających niż kupujących. Moim zdaniem tutaj jest więcej samochodów, którzy coś sprzedają niż kupują, no zobacz. Nawet nie ma o czym mówić. Dobra, co? Pakujemy się, Reda? Pakujemy się, bo tutaj już naprawdę nie ma ludzi, no bez sensu. My się wydaje, że już trzeba się wziąć za pakowanie, bo to też będzie niemały wyczyn, później rozpakowanie. Która jest godzina? 11, czyli jesteśmy tutaj około 5 godzin. Po 6 chyba się tutaj rozwinęliśmy, nie? Tak, więc zwijamy się, zaraz robimy podsumowanie, więc zostańcie z nami. Pakujemy zegar, spakowany i bierzemy się za resztę. Że szklanek nikt nie wziął? No. No tak, widzisz, to mi się może wydawać, że coś idzie, ale nie idzie. Dobra, jeszcze ostatki zostały do spakowania i miejsca powinno być wystarczająco na rower, chociaż powiem wam, że może być problem, zobaczymy. I to chyba spakowanie, nie? Jeszcze nic mówić, ale jeszcze spacerówka. Aha, jeszcze spacerówka. Dziecko też bierzemy? No to... To może być problem. Dużo pustej przestrzeni tutaj jest. Tam jeszcze coś obchaj. Nasze śmieci trzeba zabrać i... Właśnie. Nie, to ty najpierw zobacz ten, bo tu jak się domknie, to szyba nam strzeli. Czy mam ręką, żeby w razie czego zamknąć? Nie pozwolić. Spokojnie, jeszcze jest przerwa. Nieźle. No, myśmy tu jeszcze pół karbotu zmieścili. Jeszcze rundkę idziemy coś kupić, ale to dawaj. O, Oliwka wstała właśnie. Tak to w tej chwili wygląda. Już pusta praktycznie. Dobra, pakujemy się i robimy szybkie podsumowanie.
Chyba nie mam za dużo miejsca na nogi. Dobra. Podsumowując to, co sprzedaliśmy, łącznie wyszło 113 funtów i 50 pikaczy. Odjąć wjazd tutaj, no to będzie 103 funty 50. Tak więc chyba spoko. Ja liczyłem na 200, tak nieskromnie mówiąc, no ale to już dzisiaj mówiłem. Mówię, jak będą 200, ja mówię, jak będą 200, to naprawdę opłaca się tutaj jeździć i to co weekend, bo to już by była spoko kasa. Nawet, tak, nie, że, poszła, nawet nie, że razem, ale na przykład ty tylko jedziesz, albo tylko ja. Byliśmy trochę przygotowani, nie? Tego stolika nie mieliśmy. Tak, nie mieliśmy przygotowanych dużo rzeczy, te rzeczy nie były rozwieszone, więc na przykład sukienki nie wisiały i ludzie ich nie widzieli. No. Nie widzieli ich po prostu z daleka, one były po prostu zwinięte sobie w paczce. Też z miodami mogliśmy troszeczkę bardziej, to znaczy mogliśmy wziąć więcej rodzajów miodów, miód kremowany, mogliśmy wziąć ten plaster miodu i tak dalej. Mieliśmy też klientów, którzy pytali, wzięli nawet ode mnie numer, żeby kupić ule, nadstawki do uli. Tak więc goście wziął mój numer, ma i pewnie się odezwie. I te pszczoły, jak zwykle, znowu największe zainteresowanie to było właśnie tymi owadami. No, tak więc 100 funtów, ponad 100 funtów tyle mamy zarobione. Zarobione to nie jest oczywiście, bo oczywiście te rzeczy gdzieś tam też są. To są niektóre rzeczy, których się pozbywaliśmy, niektóre rzeczy, które kiedyś kupiliśmy i one coś kosztowały, no ale możemy powiedzieć, że tyle przywieźliśmy. Trzeba by się tego pozbyć trochę, nie? Co znaczy tyle, że... jakiś nowy towar kupić. Tak, jak Areta nawet, dokładnie, ta Areta nawet mówiła, że taki, można powiedzieć, że przyjeżdżasz na Carbut i zarabiasz na tydzień jedzenia na zakupy, nie? Można sobie to też tak wytłumaczyć. Czyli na Polskę jakieś 500 zł zarobione w ciągu, która jest godzina? Jeszcze sprawdź. 11. W ciągu 5 godzin. Niecałych nawet 5 godzin, bo spakowanie i tak dalej. No możemy powiedzieć, że całych 5 godzin, bo przed 6 żeśmy wyjechali tutaj, nie? Po 6 żeśmy się rozpakowali. I jest godzina 11, dokładnie teraz wybija 11, punkt 11. Dobra, to my jedziemy do domu. Mówcie, czy to dobrze, czy to źle. Tyle kasy, pewnie też są lepsze i gorsze dni i można zarobić dużo więcej i dużo mniej. Jak jest deszcz, to czasami tak, tutaj nikt nie przychodzi. Wrzesień już będzie ciężej, ale myślę, że jeszcze może z raz, dwa razy damy radę tutaj przyjechać. Zobaczymy też, czy wam się odcinki spodobają, ale na pewno przyjedziemy. Dobra, my kończymy. Widzimy się z wami w kolejnym. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków i widzimy się kolejnym razem. Cześć. A i jeszcze chciałem powiedzieć, że zamierzamy też przyjeżdżać na Carbuty, kupować coś i później sprzedawać i zobaczyć, jaki z tego będziemy mieli zysk. To też może być coś ciekawego, nie? Dobra, tym razem już naprawdę kończę. Cześć.